Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek, w pierwszy czwartek miesiąca października i posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii, z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy z wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Słowa Ewangelii o żniwiarzach i robotnikach. Święty Augustyn komentuje następująco. Wielu jest powołanych do pracy na Niniwie Pańskiej, wielu jest wezwanych, ale niewielu wykonuje tę pracę. Zostali zaproszeni, zgodzili się, ale nie podjęli zobowiązań, które się z tym wiążą. Jest to wezwanie do modlitwy. Co najmniej w trzech intencjach. Po pierwsze, żebyśmy modlili się o to, żeby Kościołowi nie zabrakło kapłanów i głosicieli Ewangelii. Żeby nie zabrakło ich nie tylko u nas, ale także w innych krajach. Po drugie, żebyśmy modlili się o większą gorliwość apostolską dla tych, którzy są już kapłanami. Mówił o tym już święty Grzegorz Wielki, papież. Wprawdzie wielka jest liczba kapłanów, ale niewielka jest liczba gorliwych pracowników przy żniwach Bożych. I po trzecie, prosić o robotników na żniwa Boże, to znaczy również prosić Boga o to, ażeby zwyczajnych wiernych napełniał potrzebą głoszenia i niesienia w swoich środowiskach dobrej nowiny o Jezusie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.